do oświetlenia nocnego zostały zamontowane dwie lampy ultrafioletowe. Tutaj te lampy, one takie dają mocny fiolet, coś jak, jak taki mocny ksenon w nocy. I yy, firma Krukobójak ma też o, w ofercie swoje oświetlenie punktowe, tak jak ma to w ofercie np. firmy Amazonę. Ale proszę zwrócić uwagę, że mamy 36 metrów yy, razy dwa. Bo tyle jest dysz, bo dysza jest co pół metra rozstawiona, czyli tych lampek jest 36 razy 2 mamy 72, tak? Czyli były 72 lampki zamontowane na opryskiwaczu. teraz sobie proszę wyobrazić: te lampki pięknie świecą w nocy, ale proszę sobie wyobrazić, że te lampki nam się e, zabrudzą od mgiełki, od oprysku, od kurzu. I trzeba 72 lampki wyumyć na polu, bo na przykład nic nie widzimy. 72 lampki, każdą trzeba przeczyć, tak? Więc to stwierdziłem, że będzie trochę karkołomne zadanie, aby chodzić i co chwilę czyścić te lampki. Więc są zamontowane tylko dwie lampy LEDowe, te ultrafioletowe, ale na stronę. Dwie w lewo, dwie w prawo. Dzięki temu podchodzę z zwykłą jakąś ściereczką, przecieram lampę. I mam ją czystą, to zajmuje to chwilę, nie trzeba czyścić 72 lampek, wystarczy wyczyścić 2 lampki. To z takich jakby praktycznych rzeczy, tak? Jeżeli chodzi o, o rozdzielacz opryskiwacza, przez to, że mamy nie sekcje, a poszczególne dysze wyłączane, nie potrzeba było robić 13 sekcji na opryskiwacz. Zrobiliśmy 7 sekcji, firma Krokowiak zrobiła 7 sekcji. I y, mam jeszcze obieg cieczy w belce, więc ta ciecz cały czas jest krąży, wymieniana, więc jest 7 sekcji. Ale na moje życzenie y, zamontowane zostały tutaj filterki sekcyjne. Tego też nie ma w standardzie i tego też nie mają w standardzie firmy zagraniczne. Oni to mogą zamontować, ale to wszystko kosztuje dopłatę. Tutaj są zamontowane filterki sekcyjne y, na każdą tą sekcję. Dzięki temu ciecz. Oprócz tego, że mamy filtr główny koło pompy, mamy filterki sekcyjne i filterki w samych dyszach. Ale na 3000 hektarów jeszcze ani razu nie musiałem czyścić ani jednego sitka w, tutaj w, w dyszy. Wcześniej w starym opryskiwaczu, gdy nie miałem tych filterków sekcyjnych, gdy filtr główny przepuścił mi jakiś brud, jakiś paprok w cysłowie, który wpadł w dyszę, on mi po prostu blokował tą dyszę. Było trzeba wyjść, wyczyścić. Mamy 18 metrów. Belkę miałem w starym opryskiwaczu, Był to, było to problematyczne. W tym opryskiwaczu mamy 36 metrów. Mamy 72, e, można powiedzieć, dysze, te pojedyncze. I e, mamy filterki sekcyjne. Dzięki tym filterkom. Można powiedzieć, że 99% brudu staje na filterkach sekcyjnych. Bardzo łatwy demontaż. Odkręcam, wyczyszczę, czyszczę, wylewam, yy, przeczyścić siteczko i jest yy, 7 filterków. Jest łatwiej wyczyścić niż 72 filterki, więc jest to znaczna różnica. Z takich rzeczy, jeszcze tutaj dodatkowo, yy, filtr samoczyszczący standardowy. Yy, tronika blok sekcyjny jeżeli chodzi o, o układ hydrauliki i sterowania całą belką. I dodatkowo, jeszcze tutaj, takich też ciekawostek, dwa akumulatory. To są akumulatory firmy Arak, które służą nam do podtrzymania napięcia, ponieważ mamy 72 dysze razy 4, bo mamy 4 dysze. Czyli mamy 36 metrów belkę. Co pół metra jest e, zamontowana e, dysza, e, ale jest tych dysz jest przez 4, tak? Więc tych silniczków elektrycznych jest bardzo dużo, tak? Jest 36 e, 7, czy, to, to trzeba pomnożyć razy 4. Więc aby elektronika ciągnika jakby nie powodowała spadków napięć jeżeli konkurencja będzie Wam mówić, że będą jakieś spadki napięć będzie coś się działo są tutaj zamontowane akumulatory, które stabilizują napięcie które się ładują w trakcie rozruchu traktora i na każdym akumulatorze jest dioda która sygnalizuje, czy jest błąd, czy nie ma błędu więc można łatwo zweryfikować, czy coś jest nie tak więc pod względem elektronicznym nie ma, e, jakby tutaj żadnego problemu. Może to strasznie wygląda, bo, bo przewodów i kabli jest bardzo dużo, ale naprawdę system jest bardzo ładnie zaizolowany, zabezpieczony. E, z takich jeszcze rzeczy, e, mam dwa traktory, dwa ciągniki. Zależało mi, aby ten, e, ta maszyna była bardzo szybko. W razie awarii jednego ciągnika, bo różnie bywa, coś się wydarzy, koło się przebije, cokolwiek, trzeba robić jakiś oprysk szybko na, na, na jakiegoś słodyczka, który bardzo nam atakuje rzepak, więc e, obydwa ciągniki zostały wyposażone w dwie instalacje elektryczne, które pilnują, aby... Znaczy nie, nie, że pilnują, tylko te, te instalacje są z, z automatu, jakby można powiedzieć, schowane w obudowę całego ciąnika, żeby nam ta instalacja gdzieś nie wisiała w kabinie, żeby nie było plątaniny kabli, przewodów. Zostało to wszystko ładnie schowane w wewnątrz, pod obudowy i dzięki temu po prostu wystarczy tylko przełączyć wiązki, zasilanie przy, przy agregatowaniu opryskiwacza i nie ma tutaj żadnego problemu przekładania instalacji z jednego traktora do drugiego traktora więc troszeczkę jakby dodatkowy taki no, rzecz którą sobie zażyczyłem która firma też po jak mi spełniła